W wyścigu o fotel prezydenta USA liczą się dwa nazwiska Biden i Trump. Oto kto i dlaczego ma dziś większe szanse na wygraną w listopadowych wyborach, zapytaliśmy ekspertów. Wybory prezydenckie w USA zaplanowano na 3 listopada. Bój o najwyższe stanowisko w państwie będzie zacięty. Donald Trump liczy na reelekcję, jednak ostatnie sondaże przygotowywane przez różne amerykańskie instytucje nie są dla niego przychylne, mówi profesor Tadeusz Marczak. Wykazują przewagę Joe Bidena nad Donaldem Trumpem. Jest to przewaga rzędu do 10 punktów procentowych. Na złe notowania Trumpa wpłynęła przede wszystkim sytuacja związana z pandemią koronawirusa, zwraca uwagę dr Lucyna Kulińska. Zdecydowanie obniżyła szansę Trumpa, który nie od razu zareagował na, na owo zagrożenie i nie był w stanie powstrzymać recesji i bezrobocia, które rozlało się po całym kraju. Te Plany ratunkowe, które pokazał, nie uchroniły jednak dużej części ludności od znalezienia się w sytuacji krytycznej. Epidemia koronawirusa to jedno, z czym przyszło zmierzyć się amerykańskiemu przywódcy. Drugą kwestią są protesty przeciwko rzekomemu rasizmowi, jakie wybuchły po śmierci Georgia Floyda. Okoliczności, które doprowadziły do tego nieszczęśliwego wypadku z udziałem policji, są tu jednak pomijane. Zwraca uwagę profesor Tadeusz Marczak. Otóż. Szef związków policjantów w Minneapolis, Bob Kroll, ujawnił, że George Floyd miał bogatą przeszłość kryminalną. On siedział nawet za, z, rozbój, z bronią w ręku. No, podobno także branży porno się produkował, a więc policjanci, którzy interweniowali, mieli prawo przypuszczać, że jest to niesłychanie niebezpieczny człowiek. Sposób zatrzymania George'a Floyda, który w opinii publicznej uznaje się za kluczowy powód zgonu, to standardowa procedura praktykowana w wielu krajach na całym świecie, dodaje politolog. Sekcja zwłok wykazała jednak, że George Floyd był pod wpływem narkotyków. Zażył tam dwie takie substancje, które w połączeniu ze sobą są śmiertelną dawką. Śmierć czarnoskórego mężczyzny próbuje wykorzystać w swej kampanii Joe Biden. Po swojej demokraci, mając po swojej stronie media, mając, zorganizowali istne teatrum i w to. Yy, yy, ten teatr prawda, związany z pogrzebem włączył się także Joe Biden i wygłosił tam mowę, która, w której stwierdził, że będzie on dążył do zrównania nierówności, pomocy czarnym, czyli po prostu włączył swoją kampanię wyborczą. Tak, straszne wydarzenie jak śmierć tego, tego człowieka. Na początku tygodnia były wiceprezydent USA Joe Biden zwyciężył w prawyborach demokratów w Georgii oraz wirginii Zachodniej, tym samym jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję do nominacji tej partii w tegorocznych amerykańskich wyborach prezydenckich. Reelekcja Trumpa stoi zatem pod znakiem zapytania. Czy uda mu się odrobić straty? Będzie to zależało od tego, w jakim stopniu gospodarka amerykańska będzie się regenerować po tych restryk restrykcjach związanych z pandemią. To jest jedna sprawa. Druga natomiast sprawa to jest to, w jakim świetle, czy prawda o tym incydencie w Minneapolis, nieszczęśliwym incydencie, i o osobowości poszkodowanego dojdzie do opinii publicznej Stanów Zjednoczonych.